Branżowe media donoszą, że główni propagandziści TVP opuszczają pokład przy Placu Powstańców Warszawy. To m.in. Bartłomiej Graczak czy Damian Dias, którzy pracowali w TVP od 2016 roku, czyli przyszli do TVP razem z Jackiem Kurskim. Także Danuta Cholecka, główna twarz TVP Info i Wiadomości, ponoć negocjuje swoje odejście i ma otrzymać roczną odprawę, a odejść ma w dniu zaprzysiężenia nowego gabinetu Donalda Tuska. Bo były i przyszły premier obiecał, że po zaprzysiężeniu nowego rządu będą potrzebne 24 godziny na to, by media pisowskie, rządowe na powrót uczynić publicznymi. Jak to zrobić? Są przynajmniej dwa scenariusze w grze. Pierwszy mówi o tym, by uchwałą Sejmu, pod którą niewymagany jest podpis prezydenta, usunąć z Rady Mediów Narodowych albo wszystkich członków, albo tylko trzech tych wybranych z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości i powołać także uchwałą Sejmu nowych członków i wtedy tak nowo ukonstytuowana Rada Mediów Narodowych miałaby powołać zupełnie inne zarządy TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Jest też scenariusz numer dwa, który mówi o tym, że skoro spółki medialne są własnością Skarbu Państwa w 100%, a ich właścicielem z urzędu jest minister kultury, to minister kultury zwołuje walne zgromadzenie, którego jest jedynym uczestnikiem i stawia spółki medialne w stan likwidacji, a to oznacza wprowadzenie komisarzy do TVP, do Polskiego Radia i do PAP-u. Ci komisarze oczywiście zaprowadzają w tychże spółkach stosowne porządki. Temu ostatniemu rozwiązaniu usiłuje przeciwdziałać Prawo i Sprawiedliwość, bo Piotr Gliński w ostatnim dniu swojego urzędowania jako minister kultury przygotował zmiany statutów i TVP, i Polskiego Radia. Ta zmiana polegała na tym, że gdyby spółki zostały postawione w stan likwidacji, to komisarzami mieliby być dotychczasowi prezesi, czyli jeżeli w stan likwidacji zostałaby postawiona spółka TVP, to dotychczasowy prezes Mateusz Matyszkowicz miałby stać się jej likwidatorem. Tego typu poprawki Piotr Gliński skierował do Rady Mediów Narodowych. Rada Mediów Narodowych oczywiście większością Prawa i Sprawiedliwości je przyjęła i teraz trafiły one do sądu rejestrowego. Ale przyszły rząd i obecna sejmowa większość zapewniają, że absolutnie tego typu próby betonowania sytuacji przy Woronicza, przy Placu Powstańców Warszawy, czyli w głównych siedzibach TVP, w Polskim Radiu czy w Polskiej Agencji Prasowej, z pewnością Prawu i Sprawiedliwości nie zakończą się sukcesem. Przypomnijmy, jak Prawo i Sprawiedliwość kształtowało ład medialny przez ostatnich 8 lat, choć mówienie o kształtowaniu ładu medialnego jest mocno na wyrost, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę dewastowało ład medialny w Polsce. Wszystko zaczęło się oczywiście od przejęcia mediów publicznych. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory 25 października 2015 roku, a przejęcie TVP nastąpiło już 8 stycznia 2016 roku. PiS uporał się ze stosownymi ustawami, ze zmianą zarządu w ciągu 74 dni. Wiadomo, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość aż tak bardzo się spieszyło. Jarosław Kaczyński powiedział kiedyś, że za pomocą telewizji można w Polsce wykreować obraz, jaki się chce, ponieważ ludzie nie analizują tego, co oglądają na ekranie, tylko po prostu przyjmują jako prawdziwe. Kolejnym krokiem było oczywiście także zwasalizowanie niektórych mediów, które stały się władzy posłuszne, a także przejęcie niektórych mediów. Tutaj mowa o kupnie przez Orlen Polska Press. Niektóre zakupy się nie udały. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość myślało o przejęciu TVN24 czy Rzeczpospolitej, ale akurat te transakcje nie doszły do skutku. Kolejnym krokiem było oczywiście także finansowe umocnienie swoich dotychczasowych mediów, czyli inwestowanie w media ojca Rydzyka i wspieranie wszystkich
prorządowych mediów pieniędzmi ze spółek Skarbu Państwa, na tygodnik sieci, na media Tomasza Sakiewicza. Oczywiście szły grube miliony z budżetu państwa czy z budżetu spółek Skarbu Państwa. Kolejnym krokiem było rzecz jasna prześladowanie prawne, instytucjonalne, finansowe mediów niezależnych. Prawu i Sprawiedliwości zależało na tym, żeby mieć z jednej strony swoją tubę propagandową, a z drugiej strony ograniczyć pole działania wszelkim mediom niezależnym. Jarosław Kaczyński teraz w tej sytuacji doskonale zdaje sobie sprawę, że PiS pozbawiony mediów publicznych i Polska Press straci siłę swojego oddziaływania. Będzie to poważna wyrwa w komunikacji politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Już 5 dni po wyborach 20 października na spotkaniu klubów Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński przekonywał, że potrzebny jest PiS-owi nowy projekt medialny, a przy tym projekcie zatrudnienie mają znaleźć ci, którzy do tej pory uprawiali propagandę w TVP czy w Polskim Radiu. Wyliczmy, na kogo i na co może liczyć Jarosław Kaczyński po utracie mediów publicznych. Z pewnością na media Tomasza Sakiewicza, to jest Telewizja Republika, to jest Gazeta Polska Codziennie, także Nowe Państwo. To z pewnością środowisko tygodnika Do Rzeczy, to także bracia Karnowscy, Jacek i Michał, którzy wydają tygodnik sieci oraz portal W Polityce. No i oczywiście media ojca Rydzyka, choć należy pamiętać, że łaska redemptorysty na pstrym koniu jeździ. Ale tak jak mówiłam, Prawo i Sprawiedliwość bez mediów publicznych będzie miało znacząco mniejsze możliwości dotarcia do opinii publicznej ze swoim propagandowym przekazem.